Czas na sztukę. Nazywam się Roma Radwańska. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam do świata porcelany. Ten piękny, delikatny, a jednocześnie trwały materiał, wynaleziony przez Chińczyków w VII wieku, kojarzy się nam z wymyślnymi, zdobnymi zastawami stołowymi, okazałymi wazami, wazonami, świecznikami, słowem krainą luksusu i zbytku. I jest to skojarzenie jak najbardziej słuszne, bo gdy przepis na porcelanę wytwarzaną z glinki kaolinowej dotarł do Europy, takie właśnie przedmioty zdobiące monarsze i wielkopańskie pałace oraz stoły produkowała najsłynniejsza na naszym kontynencie manufaktura w Miśni. Któż nie widział talerzyków czy filiżanek z misternie wymalowaną dekoracją kwiatową i złoconymi brzegami, czy rozkosznych sielankowych figurek pasterek czy myśliwych? Ja dzisiaj proponuję Państwu obejrzenie wyrobów porcelanowych zupełnie innego rodzaju, bez słodyczy na granicy dobrego smaku i wyszukanych ornamentów. Będzie zastawa stołowa, ale urzekająca prostotą. Będą figurki, ale syntetyczne, w treści i bardzo dowcipne. Niemożliwe? Jak najbardziej możliwe, jeśli artystą jest Lubomir Tomaszewski, mistrz w projektowaniu nowoczesnych form w prastarym materiale, jakim jest porcelana. Gdy bierzemy do ręki, nie tylko przy piciu, a zwłaszcza przy myciu, filiżankę, mlecznik czy cukiernicę z miśnieńskiej porcelany, robimy to w skupieniu i ostrożnie, aby nie obtłuc, nie ukruszyć delikatnych czarek. Chwycenie naczynia za łóżko wymaga precyzji ruchu, aby nie utrącić uchwytów przyklejonych do czarki czy dzbanka. Proszę spojrzeć na naczynia z serwisu do kawy Ina. Ich obłe kształty zdają się dopasowywać do ludzkiej dłoni. Mają formę spłaszczonej kuli i żadnych dolepionych, wystających elementów. Łóżko filiżanki jest wyciągniętym bezpośrednio z formy kuli wydłużonym płatkiem porcelany. Dziubek mlecznika wychodzi z kształtu konchy jedynie krótką szyjką. Największy element, dzbanek, ma kształt pękatego rogala z dwoma odwiniętymi skrzydłami u góry, za które bezpiecznie można chwycić naczynie. Widać, że Tomaszewski sporo pracy poświęcił analizowaniu mechaniki ruchu ręki i chwytu. Brał pod uwagę przesuwanie się środka ciężkości w dzbanku w miarę jak jest opróżniany. Kształt naczyń jest właśnie wynikiem tych badań. W kolekcji Muzeum Narodowego elementy serwisu Ina są koloru miodu, bursztynu i burgundu. Ta sama idea funkcjonalnej, nowoczesnej formy jest widoczna w serwisie do kawy Dorota. Notabene obie nazwy to imiona córek artysty. Tu naczynia są troszkę wyższe i płaskie. Dzbanek w kolorze ciepłej szarości przypomina z boku sylwetkę ptaka, który jeszcze nie rozwinął skrzydeł do lotu. Tworzą one u góry formy, uchwyty do podnoszenia dzbanka. Ten kształt powtarza mniejszy mlecznik w słonecznym kolorze. Beżowa filiżanka osadzona jest w głębokim, białym na zewnątrz spodku. Bardzo ciekawie prezentuje się zestaw Dorota w kolorze rozbielonego błękitu z cieniowaniem przechodzącym w czystą biel. Te naczynia, zaprojektowane w 1962 roku, na szczęście zostały zaakceptowane przez liczne komisje i weszły do produkcji seryjnej, do dziś zachwycają niezwykle nowoczesną formą. Dorota i Ina są dowodem na to, że rzeźbiarskie, prawie abstrakcyjne formy mogą mieć zastosowanie także w przypadku zwykłych przedmiotów codziennego użytku. W 1963 roku serwis został zaprezentowany na pierwszej międzynarodowej wystawie form przemysłowych w Paryżu i wzbudził tam sensację oraz zdobył złoty medal. Serwis Dorota znalazł swoje zaszczytne miejsce w kolekcji Victoria and Albert Museum w Londynie, jednym z największych na świecie zbiorów sztuki użytkowej. W 1964 roku artysta zdobył także wyróżnienie na targach krajowych w Poznaniu,
konkursie jakości i estetyki towarów ładne, dobre, poszukiwane. Sam Filip Rosenthal, założyciel słynnego Rosenthal Studio Line, zwrócił uwagę na ten projekt. Możemy żałować, że władze komunistyczne uniemożliwiły tę współpracę, przyczyniając się do decyzji Lubomira Tomaszewskiego o opuszczeniu Polski. Wyjechał do Stanów Zjednoczonych, tam kontynuował z wielkim sukcesem karierę zarówno artystyczną, jak i akademicką. Ina, Dorota, dwa nowatorskie serwisy do kawy wieńczyły dzieło Tomaszewskiego w zakresie cerabiki. Zdobywanie doświadczenia w tej dziedzinie zaczęło się od zupełnie innych form, od ceramicznej rzeźby. To zabawne figurki ludzi i zwierząt były pierwszymi dziełami, które przyniosły artyście sławę. Od nich właśnie zaczęła się jego przygoda z porcelaną. W historii polskiego wzornictwa Lubomir Tomaszewski zapisał się jako wyjątkowo utalentowany projektant, choć tej dyscyplinie poświęcił jedynie 10 lat swojej twórczości. Urodzony w Warszawie 9 czerwca 1923 roku, powstaniec warszawski, po wojnie podjął równoległe studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej i na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych. Po 3 latach nauki zrezygnował z architektury. Studia na ASP ukończył w 1955 roku. Bycie artystą w tamtych czasach oznaczało albo konieczność uczestnictwa w realizowaniu doktryny socrealistycznej w sztuce, albo wycofanie się z życia artystycznego. Jednak Lubomir Tomaszewski znalazł trzecie wyjście. Związał się z powstałym w 1950 roku Instytutem Wzornictwa Przemysłowego, na którego czele stała Wanda Telakowska, nieomylna w wyszukiwaniu prawdziwych talentów. W instytucji przez nią kierowanej Tomaszewski mógł zrealizować się jako rzeźbiarz, nie wchodząc w alianse z komunistyczną władzą. Dzięki temu posunięciu po latach w jednym z wywiadów mógł wspominać: żyłem w kompletnej niezgodzie ze Związkiem Plastyków, a właściwie nie tyle ze Związkiem, ile z tematyką, jaką w tym czasie narzucano. Dumny jestem z tego, że nigdy nie wyrzeźbiłem Lenina, Stalina czy jakiegoś innego idola komunistów. W 1956 roku Tomaszewski rozpoczął pracę w Zakładzie Ceramiki i Szkła Instytutu Wzornictwa Przemysłowego. Dzięki dobrze zorganizowanemu zapleczu warsztatowemu, wysoko wykwalifikowanej kadrze pracowników technicznych oraz projektantów, było to miejsce idealne dla młodego artysty. Z dzisiejszej perspektywy ówczesne pracownie mogą się nam wydawać skromne, ale wtedy Zakład Ceramiki i Szkła był najlepiej wyposażoną placówką doświadczalną w kraju. Tutaj Tomaszewski mógł realizować swoją pasję rzeźbiarską, ale w zminiaturyzowanej skali. Należał bowiem do zespołu, który miał opracować wzory porcelanowej rzeźby kameralnej. Rozwijamy rzeźbę ceramiczną. Taki tytuł miał artykuł pióra Lubomira Tomaszewskiego i Henryka Jędrasiaka opublikowany w styczniu 1957 roku w biuletynie Instytutu Wzornictwa Przemysłowego. Był to manifest programowy młodych projektantów. Na początku mówili o świadomości, że ich prace czekają liczne trudności. Wiedzieli, że muszą odejść od tradycyjnych bibelotów zdobiących przysłowiowe etażerki, bowiem istniejące dotąd wzory zupełnie nie pasowały do współczesnych wnętrz. Mieli też świadomość, że nowatorskie formy mogą spotkać się z dezaprobatą odbiorcy przyzwyczajonego do innej, utrwalonej przez miśnieńskich artystów, estetyki kameralnej rzeźby. Do zespołu, poza autorami artykułu, należeli Mieczysław Naruszewicz i Hanna Ortwein. Cała, jak ich później nazwano Wielka Czwórka, była z wykształcenia rzeźbiarzami. Jedynie Naruszewicz miał doświadczenie w pracy nad tworzywem ceramicznym. Podstawowym wyzwaniem w pierwszym okresie działalności było więc poznanie możliwości i ograniczeń technologicznych. Był to jeden wielki eksperyment. Zaprojektowany wzór, wykonany w plastelinie, trafiał do modelarni
miejsca prawdziwych zmagań z tworzywem. Modelarze przygotowywali formy. Wykonywano pierwszy odlew, który następnie wypalano. Dzięki doświadczeniu pracowników technicznych czwórka debiutantów poznawała tajniki produkcji ceramicznej. Artyści uczyli się przewidywania, jak odkształcać się może forma na każdym etapie pracy nad nią, po odlaniu, w trakcie suszenia i w trakcie wypału. Badali, jak zachowa się szkliwo na powierzchniach, jak kolorem podkreślać tektonikę miniaturowej rzeźby. Z założenia produkt finalny miał być nowoczesny. Należało więc maksymalnie uprościć formę, wyeliminować drobne elementy dekoracyjne, dążyć do geometryzacji kształtu i syntetyzacji cech modela. Popatrzmy, jak Lubomir Tomaszewski poradził sobie z tym tematem. W 1950 roku powstała seria pod tytułem Siłacz lub Atleta. Jest to delikatnie skarykaturyzowana, sprowadzona do kształtu litery X, postać barczystego mężczyzny o wąskich biodrach, krótkich nogach i malutkiej głowie. Dumnie prezentuje swe ogromne ciało. U jego lewej nogi leży sztanga. W różnych wersjach figurka ma inne elementy. Czarny lub pasiasty biało-niebieski trykot zakrywa owłosioną pierś. Sztanga raz jest ozdobiona motywami cyrkowymi, a raz wizerunkiem głowy lwa. Jednym z ulubionych i najpiękniejszych motywów artysty były postacie kobiet. Czesząca się powstała w latach 56-57, ma wiotkie wydłużone kształty. Wdzięcznym ruchem uniesionych nad głową ramion zawiązuje kucyk na czubku głowy. Jej figurze artysta pozostawił naturalne, niezgeometryzowane kształty. Kolory sukni są zgaszone, srebrno-szare lub granatowo-białe. Z kolei dama z lustrem ma postać uproszczoną, syntetyzowaną. Z fałdy długiej do ziemi szaty autor wyprowadził jedynie dłoń trzymającą zwierciadło i kształtną, wystylizowaną główkę z końskim ogonem na czubku oraz włosami spływającymi i łączącymi się z linią pleców postaci. Zuzanna w kąpieli tytułem nawiązuje do biblijnej opowieści o pięknej Zuzannie, podglądanej i szantażowanej przez sprośnych starców. Zuzanna Tomaszewskiego dynamicznie pochyla ciało obleczone pasiastym, biało-żółtym trykotem rodem z lat 20. Szafirowe lamówki korespondują kolorem z pasiastym czepkiem kąpielowym, wykończonym, podobnie jak nogawki trykotu, ząbkowaną lamówką. Figurka śpiewaczki jest moją ulubioną. Całe ciało artystki w ułożeniu dłoni na podołku, napięciu, wyciągnięciu szyi i głowy ku górze, otwartych szeroko ustach, jest instrumentem w momencie wydawania operowego dźwięku, koloratury. Artyście udało się ukazać, jakim wysiłkiem jest śpiew. Tomaszewski umiał w sposób lapidarny, ale czytelny zarazem, ukazać cechy postaci. Tak więc nie potrzeba znać tytułu figurki, aby rozpoznać, z jakiego kręgu kulturowego pochodzi bohaterka. Czarno-biała, ekspresyjnie skłoniona ku samej ziemi postać w kapeluszu o szerokim rondzie to Meksykanka w tańcu. Natomiast otulona długim kwefem w pionowe wzory orientalnych kolorach postać to Arabka. Kształt to prosta, stożkowana tuba z rozcięciem, ale odbiorca od razu rozpoznaje sylwetkę arabskiej kobiety. I wreszcie pocałunek, czyli syntetyczne ujęcie postaci kobiety i mężczyzny, których głowy są złączone i zlane w jedno. Mimo oszczędności formy, rzeźba pozostaje czytelna nawet dla najmłodszych odbiorców. Kolejnym tematem zajmującym Lubomira Tomaszewskiego są zwierzęta i artysta po mistrzowsku je pokazuje. Chwyta cechy najbardziej charakterystyczne i uwypukla je. Jego wdzięczne, pasiaste kurki w kolorach pomarańczowym, zielonym i czarnym zdają się być ledwie naszkicowane, a mają wszystko, co kurka mieć powinna. Małą główkę z ciekawskim oczkiem, pękaty brzuszek i zadarty kuperek. W
Figurka o tytule Kruk zbrojny to wirtuozerskie wykorzystanie technicznych możliwości masy porcelanowej. Sylweta ptaka jest czarnym, dynamicznym, groźnym zygzakiem z ostrym dziobem i okiem, które jest po prostu otworem na wylot w bryle głowy. Rudy Hart ma pięknie wymodelowaną, smukłą sylwetkę, w której czujemy gotowość do biegu. Tak syntetycznie artysta uchwycił cechy tego najszybszego psa. Drobniutki, wymalowany w biało-zielono-czarne pasy koliberek wdzięcznie wyciąga główkę i skręca ciało tak, że w jego zagłębieniu powstaje mały pojemniczek, w którym można przechowywać jakieś drobne przedmioty. Sylweta byka afrykańskiego jest masywna i stateczna, a jego ciało wymodelowane tak precyzyjnie, że znów nie jest potrzebny tytuł, aby rozpoznać to zwierzę. Czarne, białe i pomarańczowe pasy dodają urody i rzeźba jest bardzo dekoracyjna. Skradający się lis to chyba najbardziej dynamiczna figurka. Zadziwia, z jaką precyzją artysta oddał miękkość ruchu polującego zwierzęcia. Podwinięty, puszysty ogon, postawione małe uszka, cała sylwetka przygotowana do skoku na ofiarę. Wszystkie wizerunki zwierząt świadczą, że Lubomir Tomaszewski na pewno był bardzo uważnym ich obserwatorem, a to, co widział, umiał precyzyjnie zawrzeć w porcelanowych figurkach. Artyści eksperymentatorzy, zrzeszeni w powstałym w 1958 roku zakładzie produkcji eksperymentalnej przy Instytucie Wzornictwa Przemysłowego, odnieśli sukces, bowiem ich dzieła, figurki, drobne naczynia jak popielniczki, wazony, zaczęły być sprzedawane w wybranych warszawskich sklepach. Szybko znajdowały nabywców, mimo dość wysokiej ceny. Na początku były to niewielkie serie, ale od 1962 roku rozpoczęto produkcję figurek na większą skalę w Ćmielowskiej Fabryce Porcelany Świt, a także w zakładach Wałbrzych, Krzysztof, Chodzież, Bogucice oraz Pruszków czy Tułowice, zajmujących się głównie produkcją naczyń porcelitowych. Figurki cieszyły się wielką popularnością zarówno w kraju, jak i za granicą, czego dowodem jest relacja z międzynarodowych targów w Chicago, cytowana przez biuletyn Instytutu Wzornictwa Przemysłowego. W czasie kiermaszu wiele osób czekało przez kilka dni na daną figurkę, która chwilowo była wyprzedana. Informowano się telefonicznie, czy już wypakowano nowe skrzynie. O powodzeniu tych porcelanowych cacek świadczy fakt, że zaprojektowano około 120 figurek, z czego prawie 30 jest autorstwa Lubomira Tomaszewskiego. W 1966 roku artysta opuścił Polskę na zawsze. W Stanach Zjednoczonych, gdzie mieszkał aż do śmierci w 2018 roku, uczył na wydziałach projektowania. Jego twórczość miała zupełnie inny charakter. W rzeźbie wykorzystywał kamień, kawałki drewna, kory, łącząc je z metalem czy szkłem do tworzenia figur zwierząt, postaci ludzkich czy duchów leśnych. Jako malarz posługiwał się nie pędzlem, lecz palnikiem. Technika malowania ogniem i dymem dała artyście niezwykłe możliwości wyrazu, efekt lekkości i dynamizmu, ale i niezwykłą siłę. Eksperymentalna twórczość Lubomira Tomaszewskiego interpretowana jest często jako przetworzenie na język sztuki przeżyć artysty z czasu powstania warszawskiego. Na szczęście dla miłośników porcelanowej rzeźby Lubomir Tomaszewski powrócił do jej projektowania. Zaakceptował propozycję nowego właściciela fabryki w Ćmielowie i od 2005 roku znów zaczął opracowywać nowe wzory figurek, wirujących, zwiewnych tancerek czy wdzięcznych kotów. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne spotkania ze sztuką.